dawać! Asia już trochę ochłonęła, zweryfikowała się, czuje się całkiem nieźle, a ja się nie mogę doczekać, bo jednak sercem jestem bardzo mocno związany z programem Dzieci Sieci, jak sama przyznałaś w piątek, jestem gospodarzem tego programu. No i w tej chwili mam nadzieję, że nastąpi super ekstra ekspresowe łączenie z Kubą Karykowskim. Halo, halo! Halo, halo, super ekspresowe łączenie, czy mnie słychać? Bardzo dobrze cię słychać. Bardzo fajnie. Piotrze, ty jesteś sercem związany z programem Dzieci Sieci. Ja mam nadzieję, również zwiążę się z tym programem. To będzie mój drugi raz, jak to brzmi. Także jestem bardzo podekscytowany. Mówi się, że ten pierwszy raz jest najtrudniejszy, więc może opowiedz o tym pierwszym razie. Jak ci poszło? Czy ktoś cię oglądał? No, tak. Czy miałeś łączenia? No miałem łączenia. Wydaje mi się, że ktoś mnie oglądał. Miałem kilku ciekawych słuchaczy na linii, którzy opowiedzieli naprawdę niebywałe historie na temat usterek ciała, bo taki był temat odcinka. Była historia o tym, jak spadła dziewczyna pewnego kolegi z wozu, tak, baba z wozu konią rzej. No spadła, złamała sobie rękę, oprócz tego popsuła aparat. Inny kolega zadzwonił, ornitolog, ogląda ptaki, a przy okazji wpadł w bagno. Bardzo tragiczna historia, na szczęście znalazł się ktoś, kto szybko go z tego bagna wyciągnął. Także były różne naprawdę ekstremalne historie. Mam nadzieję, że tak będzie również i dzisiaj o godzinie 17. No a dziś o czym? No dzisiaj będzie odcinek, można powiedzieć, o każdym z nas, bo będzie odcinek o Polakach, o tym, jacy jesteśmy, jak jesteśmy odbierani zarówno w kraju, jak i na świecie. A zostałem zainspirowany takim dokumentem, który jest wydawany co roku, nazywa się Diagnoza Społeczna od 2003 roku przez pana profesora Czapińskiego. I w diagnozie tej wyszło parę ciekawych informacji na ten temat właśnie, jacy jesteśmy, dlatego mam nadzieję, że trochę ciekawych rzeczy się dowiemy. Każdy z was może, każdy, kto zadzwoni, będzie miał możliwość uczestniczenia w dyskusji i być może sobie zrobimy taki diagram tej naszej polskości. To może, Kubusiu, przypomni naszym wszystkim widzom, jak się z tobą skontaktować, no i co jest do wygrania. Co jest do wygrania? No do wygrania jak zwykle mamy mydełka, jak zwykle mamy przewodniki po najpiękniejszych stolicach świata. Można do nas dzwonić za pośrednictwem Skype'a. Nasz nick to, panowie, jaki jest do nas nick? Patio TV 2, tak? Ja widzicie, jeszcze się wdrażam dopiero w te Dzieci Sieci, także musicie być dla mnie wyrozumiali. 71601 to numer telefonu, pod który można wysyłać SMS-y, żeby wygrywać nasze nagrody. Myślę, że warto, także o godzinie 17, jak już wspomniałaś, Asia, teraz Dzieci Sieci codziennie, od poniedziałku do piątku, godzina 17. Tak się złożyło, że wtorkowe wydanie, nie wiem, czy na pewno do końca, co będzie należało do mnie, ale dzisiejsze ogarniam całym sobą i mam nadzieję, że będzie was jak najwięcej na linii. Ja jestem przekonany, że swoją szansę wykorzystasz, ale chwileczkę, bo wróćmy jeszcze do sedna tematu. Asia tak trochę mnie ucięła, miała ochłonąć, nie ochłonęła. Dajesz, Piotrze, ja wiem, że ty lubisz rozmawiać, także możemy pogadać. Jak sobie z Kubą tutaj będę rozmawiać. No proszę bardzo. Taki Polaków portret własny, trochę się szykuje, jeśli chodzi o dzisiejszy program, a ten portret nasz, szczególnie za granicą, jest prosty. Dużo pijemy, kradniemy i kombinujemy. No i różnie to wygląda, jak się okazuje. Są oczywiście złe wzorce, ale są też wzorce pozytywne, tylko sami pracujecie w mediach, wiecie jak to jest, że jeżeli dzieje się coś złego, to o tym głośno się mówi, a zapomina się o pozytywnych aspektach. Także powiedziałbym, że ten wizerunek Polaka chyba się zmienia. Dorastamy trochę do tego, żeby można było powiedzieć o nas jako ludziach, którzy potrafią się zachować. Wiadomo, są różne dziwne sytuacje i każdy miał z takimi do czynienia, ale nie, no ja bym nie widział tego w czarnych barwach. Chociaż o takich również będziemy mówić, sytuacjach, znaczy, które powodują, że czasem się wstydzimy za to, że jesteśmy Polakami. No, a czy ty, Kubusiu, czasem dzisiaj obalisz mit pijanego Polaka? Czy ja obalę mit pijanego Polaka? Słuchajcie, ja myślę, że mamy poranek, nie mówmy o takich sprawach. Kuba, przyjdzie obala, wieczór. Ale nie mit. Tak, przyjdzie wieczór, będziemy o takich rzeczach rozmawiać. Tymczasem chyba warto napić się kawki. Kto pali? Nie palimy. Nie możemy palić. Sama kawka. Kawka może nie jest zdrowa, ale czasem też warto. Jest niezdrowa. Podobno bardzo dobrze spisujemy się jako robotnicy w Irlandii. Nie wiem, ile to ma wspólnego z przegranym i zremisowanym meczem, jeśli chodzi o reprezentację Polski. A to chyba pracujemy głównie w Irlandii, w Republice Irlandii, także, chociaż w Irlandii Północnej, Północnej też. O to właśnie mi chodzi. Też. No co, no pracujemy, jesteśmy dobrymi pracownikami, a że jeszcze dodajemy do tego element ułańskiej fantazji w pracy, to jesteśmy po prostu lubiani, widać, słowiańska krew robi furorę na zachodzie.
No, wynikają czasem z tego różne problemy, ale jak już mówiłem, nie możemy wszystkiego widzieć w czarnych barwach. No, Kuba, jaki rozgadany. No, 3-4 kawy od rana. Coś tak mi się wydaje, ale nie będę wnikał. Jeszcze jestem przed poranną kawką. Dzięki wielkie za łączenie. A co będzie, jak ją wypiję dopiero? O, to się okaże o godzinie 17:00 Dzieci Sieci. Między 17 a godziną 18 na żywo program Dzieci Sieci. Kuba Karykowski będzie o Polakach i ich portrecie własnym. Trochę u nas w kraju i za granicą. A teraz, no proszę bardzo, możesz to powiedzieć. Możesz to ty powiedzieć. Jak fajnie. Słuchajcie, teraz Asia przed wami przez chwilę zatańczy. Wszystko to będzie w rytm muzyki. Niestety zobaczycie tylko teledysk. Kto wie, może jak się roztańczy Asia na tyle, że teledysk się skończy, ona będzie dalej tańczyć, też będziecie mogli to zobaczyć. Póki co, chwila przerwy, muzyka.